Opowiem wam o tym, jak żarcik zamieniłem w biznes. Nazywam się Rafał Ferber, ale część ludzi mówi na mnie Sauron, z tego względu, że założyłem taki fanpage, jakim jest Mordor na Domaniewskiej. Ja dzisiaj będę dużo mówił o lajkach, Wojtku, bo lajki były naszym KPI-em. O Mordorze zrobiło się tak naprawdę najgłośniej w 2015 roku za sprawą naszego fanpage'a oraz za sprawą tego zdjęcia, tego górnego, które ktoś na Prima Aprilis umieścił na Mordorze. Po godzinie już Straż Miejska to zdjęła. Co istotne, dla mnie Mordor to nie jest tylko miejsce. Mordor to jest przede wszystkim stan umysłu. Stan umysłu, gdzie mówi się o zasobach ludzkich, a nie o ludziach. I to mogą być zarówno korporacje, to mogą być urzędy, ale najczęściej Mordor jest niestety w MŚP, w małych i średnich firmkach. Mój Mordor rozpoczął się tu. Dokładnie gdzieś tutaj, w Curtis Plaza. To był pierwszy z takich ekskluzywnych biurowców w Mordorze, zanim on jeszcze był Mordorem. Ja pracowałem tam w latach 2011-2014. I w 2012 roku z moim kolegą Przemkiem poszedłem na piwo i on mi mówi: słuchaj stary, czy ty wiesz, że to ten obszar geograficzny, w którym ty pracujesz, że on nazywa się Mordor? Mówię: nie, fajna nazwa. Chętnie ją gdzieś kiedyś zaadaptuję. Jakoś tak się wydarzyło, że 3 miesiące po tym piwie z Przemkiem awansowałem. Zostałem dyrektorem oddziału. To nie zawsze jest fajna rzecz, bycie szefem. Ja akurat byłem tak zwanym menedżerem średniego szczebla. To jest taki gościu, na którego ciśnienie wywierają pracownicy, mówią: CRM nie działa, raporty do dupy, produkt do dupy i tak dalej. Mogę mówić dupa? Super. Okej. A z drugiej strony góra mówi: Rafał, sprzedawaj więcej, targety trzeba dowozić. Miałem tego trochę dosyć. No i musiałem jakoś odreagować. Magisterki nigdy nie napisałem, bo nie lubię dużo pisać, więc bloger ze mnie żaden. Swojej facjaty w telefonie nie lubię, więc YouTube'a też nie odpalę. No i stwierdziłem: dobra, będę się wyżalał trochę na Facebooku. To nie było jakoś tak specjalnie zaplanowane, tylko na moim profilu osobistym co chwila jakieś memy, wrzucałem jakieś zdjęcia. No i dokopałem się ostatnio, że 18 stycznia 2013 roku założyłem takie miejsce do oznaczania się. Mordor. Tylko Mordor na Wołoskiej brzmiało głupio, a stwierdziłem, że Domaniewska to jest taka ulica symbol, więc tak powstał Mordor na Domaniewskiej. A fanpage założyłem 22 lutego 2013 roku. I przez pierwszy rok to był fanpage dla mnie, dla moich znajomych. 100-200 osób. Aż do kwietnia, kiedy udostępniłem takiego oto mema. Sorry. Przepraszam, nie umiem jeszcze się obsługiwać tym. O. I słuchajcie, poszło. Jak na moje standardy, to był świetny viral, bo w przeciągu 5 dni z 200 fanów poleciałem na 1000. Dlatego, że udostępniła to Agnieszka, która pracowała w PR-ze, jej facet jest strategiem marketingowym, on to udostępnił i poszło bardzo szybko w świat. Lajki były naszym KPI-em i dalej są. I tutaj było to udostępnienie. I tak rośliśmy. I słuchajcie, w pewnym momencie dostaję maila z: dzień dobry, TVN. Dzień dobry. Chcielibyśmy zaprosić administratora fanpage'a Mordor na Domaniewskiej do naszego programu na żywo. Ja pracowałem wtedy w bankowości prywatnej. To jest taka branża z małym poczuciem humoru. I się zastanawiałem, pójść, nie pójść. No i zrobiłem coming out. Poszedłem jeszcze wtedy w garniturku. Wszyscy się dowiedzieli, że za Mordorem na Domaniewskiej stoi taki Rafał. No i poszło. Odezwał się do mnie jakiś człowiek, Grzesiek. Mówi: słuchaj Rafał, fajna sprawa ten Mordor, zaróbmy trochę kasy, chętnie ci w tym pomogę. Mówię: kasy nie chcę na tym zarabiać, ale jak chcesz pomóc, to zapraszam. No i tak dołączył Grzesiek. Ksywa Saruman i cisnęliśmy dalej. Zaprosili nas do trójki, potem nam przywaliło lajków nie wiadomo skąd, ale pamiętajmy, że wtedy algorytm Facebooka był trochę łaskawszy. Potem jakieś lajki noworoczne, potem znowu nas do radia zaprosili, jeszcze raz do radia nas zaprosili i przyszedł Bartek,
ksywa Angmar i było nas trzech i właściwie 2015 we trzech cisnęliśmy Mordor. Ja chodziłem do swojego korpo, wracałem z korpo, Bartek i Grzesiek siedzieli u mnie w domu, piwko, inne rzeczy i wymyślaliśmy fajne memy. To był świetny, świetny czas. Potem to zdjęcie na Prima Aprilis, ba, nawet o Newsweeka zahaczyliśmy. Było bardzo fajnie. O, tu jest właśnie Bartek. Bartek nas reprezentował w śniadaniówce, nazwijmy to reżimowej, ja byłem w tej komercyjnej, a tutaj jeszcze Grzesiek też trafił do TVN-u. No i lajki, lajeczki. W 2015 115% przyrostu lajków. W 2016 już tylko 30%. Pamiętajmy, że baza się trochę zmienia. 19. No i ten rok, wyciągnąłem sobie raport, ten rok był do kitu. Ale nie zainwestowałem w boty, nigdy żadnego lajka, nawet na Allegro nie kupiłem, nawet postów nie promowałem, więc organicznie całkiem nieźle to poszło. Tylko że nie myślę sobie, że to jest takie proste, bo trzeba natrzaskać 1900 postów rocznie. To jest prawie 5 dziennie. W 16 roku troszkę mniej. Wiecie, wpadliśmy na pomysł może, że lepiej jakościowo, a nie ilościowo. No i w tym roku tylko 1221 postów. Znaczy, możemy jeszcze docisnąć, trochę dni do końca roku nam zostało. No i czasami z tego 1200 trafi się na przykład taka perełka jak warszawski Tetris. Jednym zdjęciem prawie 2 miliony zasięgu. Do faktów TVN trafiliśmy. Dwóch polityków, którzy walczyło o stołek, tutaj też je wykorzystywało. I wiecie, wszystko fajnie, lajki są, ale nie miałem takich dylematów. Bo lajki, być może w tym tygodniu będę miał 160 tysięcy. Jak wchodziłem na scenę, brakowało mi 75 lajków, więc jakby co, proszę was teraz o żebro lajka. Polajkujcie, żeby mi się KPI zgadzał. Ale te lajki tak czy inaczej moich rachunków nie płacą. Raty w kredytu tym nie spłacę. Tytuł dzisiejszej prelekcji, jak zarabiać na social mediach, więc trochę o tym opowiemy. Jerry Maguire zawsze mówił to bardzo sugestywnie. Show me the money, więc troszkę o pieniądzach. W 2015 roku odezwał się do mnie gościu, mówi: słuchaj, Rafał, mam inwestora na Mordor. Sprzedaj mu Mordor. Trochę trudno jest sprzedać fanpage, który technicznie nie jest mój. On jest marka Z, ja nim sobie tylko administruję. Ale pojawiła się wycena na 1 000 000 zł. Ja, Bartek i Grzesiek myślimy: Jezu, Mustang czy Camaro, Mustang czy Camaro. Nie mam tego 1 000 000 zł, oczywiście z deala nic nie wyszło. Odpaliłem stronę internetową mordor.pl, stwierdziłem, zrobię konkurencję dla Quake'a. User generated content, gigantyczne zasięgi. Pracownicy korporacji nie mają czasu na generowanie contentu. Wydałem parę koła na stronę, zarobiłem 100 zł miesięcznie z Google tam AdSense'a czy czegoś takiego. Nieprzemyślane. Kubki, koszulki, gadżety, no coś tam zrobiłem. Nawet mam konto chyba na kapselu, ale specjalnie nigdy tego nie cisnęliśmy. Nie mówcie Arturowi Kurasińskiemu, ale odpaliłem kiedyś taką aplikację do ostrzegania przed strażą miejską. Znowu wydałem trochę kasy, trzy opłacone abonamenty miałem. Abonament był za 10 zł, więc nie jakoś tak strasznie drogo. Projekt zaorałem. Ale coś jednak się udało z tego Mordoru wycisnąć i były to współprace komercyjne. W ciągu paru lat zrealizowaliśmy bardzo wiele, no około 50 współprac komercyjnych. Z fajnymi markami. Promowaliśmy Avengersów. Fajnie spromować coś, co się lubi. Ostatnio Ślepnąc od świateł. Wiecie, taki temat mocno korporacyjny. Więc zdecydowanie pokrywaliśmy grupę docelową. Dużo doświadczeń z gastronomii, bo korposzczury muszą jeść. Gra Shadow of War. Wcześniej był Shadow of Mordor. No, gdzie indziej można to promować. I w 2015 roku, jak już zrobiliśmy ten coming out, mieliśmy taki trochę dylemat, bo ja nigdy nie chciałem na Mordorze zarabiać. Dla mnie to był zawsze żarcik, jakaś odskocznia i hobby. Ale stwierdziliśmy, dobra, prędzej czy później pojawi się jakaś kasa. Więc opublikowaliśmy tak zwane no bullshit policy. Będziemy twórcami. Będziemy czasami puszczali reklamę na Mordorze na Domaniewskiej. I wiecie co, co jakiś czas zgłasza się do mnie agencja i się pyta: słuchaj, czy w ogóle u was można się zareklamować, bo nigdy nie widzieliśmy reklam u was. No tak, bo robimy je w ten sposób, żeby one nie obrażały inteligencji naszej grupy docelowej,
żeby nie były takie jak wszędzie indziej i dzięki temu to działa. Fortuny na tym nie zbiłem. Przyjechałem tutaj 13-letnim samochodem. Kasy z Mordoru zarobiłem tyle. W pierwszym roku 900 zł. W drugim jedna akcja 8 tysięcy. W 2016 50, w 17 63 i 18 zamkniemy pod 75. Jutro muszę z klientem coś tam przenegocjować. Za tą ostatnią cenę w Bieszczadach już się na bardzo fajnym poziomie utrzymam. Można rzucić to wszystko i trzaskać tylko Mordor. Przez 5 lat prawie 200 tysięcy, jakieś tam koszty, prawnicy, soft i tak dalej, 23 tysiące. Więc w sumie fajnie, ale żeby żyć tylko z tego, to się niestety nie da. Najważniejsza rzecz, którą mamy dzięki Mordorowi, to to, że w Mordorze nie musimy pracować. Ani ja, ani moi współpracownicy. Uciekliśmy i zostaliśmy social media ninjami. Rahim Black mówi, że to jest zawód przyszłości. Zobaczymy. Nam się kręci na razie biznes, więc niech się kręci dalej. Ale narodziny tego naszego biznesu nie były takie od tak. Słuchajcie, pierwsze projekty freelancerskie prowadziłem w czerwcu 2015 roku. Zgłaszali się do mnie ludzie, mówią, słuchaj, ty ogarniasz te wszystkie Facebooki, może mi poprowadzisz profil. I zgłosiła się jedna agentka ubezpieczeniowa, która okazuje się, że jest najlepszą agentką na świecie w swojej firmie i jest naszą klientką do dziś. I zgłosił się jeden producent tabletek dla mężczyzn. Miesiąc sobie z nim powspółpracowaliśmy i ta współpraca się zakończyła. Wiecie, na początku nie można specjalnie wybrzydzać. Jak to się rozwijało dalej? We wrześniu 2016 roku moja partnerka, z którą prowadzę firmę, stwierdziła, że ona rzuca swoje korpo. No i trzeba było coś wymyślić. Mówię, masz kochanie, zajmij się tutaj social mediami, masz taki fanpage, poprowadź sobie. Pierwszy fanpage do poprowadzenia, 100 tysięcy followersów, lajków. W niektórych agencjach to jest standard, u nas może niekoniecznie. No i po 3 miesiącach Edyta stwierdziła, że ja rzucę swoją korporację, będę pracowała, będę zarabiała właśnie na Mordorze, bo wtedy sobie wyliczyliśmy, że tak 2 tysiące miesięcznie z tego nam wpadnie, tak uśredniając. No i pozyskaliśmy 2 nowych klientów. Wszystko z polecenia. Jedno to restauracja, jest naszym klientem do dzisiaj. Inne to startup. Wiecie, jak ze startupami jest? Dzisiaj są, jutro ich nie ma. Ja w tamtym czasie pracowałem gdzieś indziej, w branży finansowej, ale rzuciłem to w końcu w diabły i od kwietnia 2017 roku prowadzimy agencję. I tą datę, prima aprilis, tak sobie przyjęliśmy, że to był początek naszej agencji. Co było dalej? Przez przypadek pozyskaliśmy kolejnego klienta. Było już ich za dużo, jak na 2 osoby. No i dotrudniliśmy sobie Krzysztofa, na początku na pół etatu. Więc byłem ja, Edyta i pół Krzysztofa. Wielka agencja. Ale wyobraźcie sobie, że w październiku zaprosili nas do przetargu. Nieistniejącą agencję, znaczy, no, nie mieliśmy nawet jeszcze strony internetowej, ale duży klient zaprosił nas do przetargu i ten przetarg wygraliśmy na obsługę social media. No i wtedy stwierdziliśmy, Krzysiek, chodź do nas na drugie pół etatu i spróbujmy znaleźć sobie kolejnych jakichś ninjów. W listopadzie stwierdziliśmy, dobra, będziemy już poważną firmą, wyprowadzamy się z coworku. Wprowadziliśmy się do mojego kolegi, u którego podnajęliśmy sobie kawałek biura. I zatrudniliśmy grafika na stałe. Takiego, wiecie, z legalnym Photoshopem, z komputerem, ze wszystkim. Prawa autorskie w końcu jakoś są tam poogarniane. W grudniu zatrudniliśmy kolejne 2 osoby, takich copywriterów, junior ninjów. No i pierwsze urodziny stwierdziliśmy, uczcimy, a dotrudnijmy jeszcze sobie 3 osoby. I wiecie co? W pewnym momencie było nas ponad 10 osób, 5 osób projektowo. Jak sobie liczyłem od lipca 17 do lipca 18, to urośliśmy pod względem zatrudnienia 4-krotnie, pod względem obrotów 3-krotnie, ilości klientów 3-krotnie, kosztów stałych prawie 10-krotnie. Fajnie, wystawiliśmy faktury ponad 110 podmiotom gospodarczym w rok. Ale okupiliśmy to tym, że zapierniczaliśmy po 10-12 godzin dziennie. Więc jak widzicie, czasami gdzieś na, nie wiem, na temat czy jakichś takich serwisach rzucili korpo i opływają w luksusy, to nie zawsze tak działa. Trzeba pozasuwać.
No i my tak zasuwaliśmy trochę metodą króla Juliana. Szybko, szybko, zanim dotrze do nas, że to absolutnie nie ma sensu. Bo pracując 12 godzin na dobę, nie da się wymyślić dla klienta nic fajnego ani kreatywnego. No i wtedy tak mi się trochę przypomniało, że budowanie firmy to nie jest bułka z masłem. Często jest tak, że specjalista rzuca robotę, bo jego szef jest idiotą, on to zrobi lepiej. Mi się przypomniało wtedy, że jak się zakłada swoją firmę, to się występuje tak naprawdę w trzech rolach. Pierwsza to jest ten specjalista, social media ninja, gość, który się zna na swojej robocie. A to jest ktoś taki, kto żyje tu i teraz. On nie da sobie rady bez jakiegoś wizjonera, przedsiębiorcy, który myśli, gdzie tu komuś coś sprzedać, gdzie pozyskać klienta, jak ułożyć współpracę. A z kolei ci dwaj nie dadzą sobie rady bez jakiegoś menedżera, który spojrzy wstecz i powie, tu daliście ciała, tu to pozmieniajmy i tak dalej. Jest o tyle fajnie, że Edyta jest specjalistą, ja jestem przedsiębiorcą, a Krzysiek jest menedżerem. I dzięki temu jakoś to działa. I cała nasza firma jest trochę jak Avengersi. W pojedynkę czasami bywamy ułomni, ale razem jesteśmy w stanie, no nie chcę powiedzieć, zbawić świat, bo ostatnia część się zakończyła trochę słabo, ale liczę, że w czwórce jakoś ci Avengersi się podniosą i będzie jakiś tam happy endzik. Tak trochę reasumując, dzięki Mordorowi na Domaniewskiej nauczyliśmy się social mediów. Bo co innego mieć swojego własnego Instagrama czy Bunia, a co innego realizować jakieś cele biznesowe klientów. Mieliśmy ten komfort, że mogliśmy się tego wszystkiego uczyć na luzie, więc nie mieliśmy ciśnienia na monetyzację tego Mordoru, nie musieliśmy przyjmować każdej współpracy komercyjnej. Zresztą do tej pory większość z nich odrzucamy, jeżeli coś ewidentnie nie pasuje do Mordoru. Pewien doktor psychologii raczej u nas by się nie mógł zareklamować, bo byłoby więcej hejtu niż pozytywnego oddźwięku. Dzięki Mordorowi poznaliśmy całą masę fajnych ludzi, z którymi budowaliśmy bądź dalej budujemy naszą agencję. Ja trochę przez przypadek wypromowałem swoją markę osobistą. Jestem tym śmiesznym gościem od Mordoru na Domaniewskiej. Nie było to jakoś specjalnie zaplanowane, przemyślane, jak chcę się pozycjonować. Ponoć jest jakiś taki archetyp błazna, więc ja się w niego trochę wpisuję. No i Mordor jest naszym takim okrętem flagowym i generatorem leadów. Przychodzi ktoś po kampanię na Mordorze, muszę mu wytłumaczyć, że to nie do końca jest dobry pomysł, ale może zwykła obsługa social mediowa, targetowanie reklam, prowadzenie komunikacji zadziała dla ciebie, szanowny kliencie, lepiej. I dzisiaj dochód z Mordoru to jest mniej niż 10%. Dalej podtrzymujemy, że nie mamy ciśnienia, aby to monetyzować. To jest coś, co robimy dla fanu, bo szanujemy tą społeczność i to, co jest fajne, że to jest zaangażowana społeczność. Te lajki są prawdziwe i czasami my wymyślamy jakiegoś fajnego mema i ten mem ma, nie wiem, 100 lajków, a pierwszy komentarz ma 500 lajków, bo to właśnie jest ta siła społeczności, że ci ludzie tworzą najfajniejsze treści na tym fanpage'u. I sama nasza agencja w tej chwili to jest 10 osób, z czego połowa zdalnie. Nasz copywriter, słuchajcie, siedzi sobie w Bieszczadach. Spełnienie marzeń każdego copywritera z Mordoru. On sobie siedzi, przegląda Facebooki i wymyśla memy. Zaraz dołączy do nas dwójka nowych uciekinierów, bo w sumie nazwa Runaways się wzięła z ucieczki z Mordoru. Mamy szerokie grono takich współpracowników projektowych. Obsługujemy coraz większe i coraz fajniejsze projekty. Kiedyś jak pozyskałem 500 zł miesięcznie za obsługę fanpage'a, to byłem przeszczęśliwy. Dzisiaj się to troszkę pozmieniało. I nie walczymy już o przeżycie. Pierwszy rok prowadzenia firmy, zwłaszcza jeżeli się opuszcza Mordor, gdzie się zarabiało X i trzeba się zmierzyć ze wszystkim samodzielnie, to jest katorga, nie polecam tego. Teraz już możemy odetchnąć, że jest stabilnie. Nie, ale stabilnie, tylko po prostu stabilnie. Na rachunki starczy. No i to, z czego się cieszymy najbardziej, że po wdrożeniu strategii komunikacji u naszych klientów w końcu mamy czas, żeby zająć się własną, więc kiedyś i nasza strona internetowa ruszy porządnie i nasz fejsik też porządnie ruszy. I to, z czym chciałbym was zostawić, to są słowa naszego kolegi, z którym czasami współpracujemy, który mówi, że doświadczenie to nie jest czas spędzony w danej branży, bo my w tej branży jesteśmy bardzo krótko. Doświadczenie to jest intensywność zdarzeń i suma wyciągniętych z nich wniosków.
Jak sobie spojrzałem w naszego CRM-a, to mam tam chyba 350 podmiotów, ponad 150 zrealizowanych projektów. Nagle się okazało, że obsługujemy bardzo fajnych klientów z pierwszych stron gazet i trochę tych klientów już obsłużyliśmy. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie moich doświadczeń, chętnie odpowiem. A brawa też są spoko. Dziękujemy bardzo. I oczywiście ja mam mikrofon, który chętnie przekażę, jeśli chcecie zadać pytanie. A Wojtek jest dzisiaj naszym wodzirejem. Za każdym razem inspirujesz, brawa, super. Pytania? Nie ma. O, są. Są. Cześć Magda, dzięki bardzo za prezentację. Ja jestem sąsiadką Mordoru na Domaniewskiej, wprawdzie tam nie pracuję, ale generalnie szacun za to, co robicie. Dziękuję. Chciałam zapytać, czy ten napływ klientów to było dlatego właśnie w większości przypadków, że oni się zgłaszają do was, bo to jest Mordor, czy robicie coś jeszcze innego, co was tam jakoś reklamuje? A drugą rzecz, którą chciałam zapytać, to bardzo fajnie opowiedziałaś o tych porażkach i o tym, że się nie udawało. Mhm. I z tej dzisiejszej perspektywy, co sprawiło, że się nie poddałeś i nie poddaliście i dalej robiliście to, co robicie? Dzięki. Zacznę od odpowiedzi na pierwsze pytanie. My jesteśmy w tej chwili normalną, może niekoniecznie normalną, ale agencją social media. I klienci się zgłaszali na zasadzie, słuchaj Rafał, ty ogarniasz tego Facebooka, więc poprowadź mi Facebooka. I to właśnie była, nie wiem, restauracja, jakiś mały serwis komputerowy i tak dalej, i tak dalej. I tak poleceniami. Zadowoleni klienci generowali nam kolejnych zadowolonych klientów. Czy ci klienci tacy z tych wyższych, powiedzmy, bardziej drodzy, oni przychodzili dzięki temu, że na przykład zrealizowali jakąś niestandardową akcję na Mordorze. W międzyczasie, jak zacząłem ci odpowiadać na pierwsze, to zapomniałem, jakie było drugie pytanie. A, jeżeli chodzi o te porażki, to, że nie musieliśmy monetyzować Mordoru. Kiedy tam mieliśmy normalne prace, był takim side projektem. Więc jeżeli uwaliłem parę tysięcy na stronę internetową, to sobie pomyślałem, dobra, jedna, dwie współprace komercyjne i to odrobię. Nie ma problemu. Jeżeli uwaliłem później na jakąś aplikację bez sensu, to wiedziałem, że gdzieś to sobie odrobię. I robiliśmy to dla fanu, bo w momencie, w którym byśmy to robili tylko po to, żeby zarobić, to już dawno Mordor byłby słupem ogłoszeniowym z ogłoszeniami drobnymi sprzedam Opla i cateringów dietetycznych, a to byłoby nie fair wobec no, ludzi, którzy ten Mordor tworzą. Więc tak. Czy jeszcze? Muszę dotrzeć. To ja mam przerwę, żeby się napić. Chciałam powiedzieć, że Mateusza nie wpuszczam na scenę. Słuchajcie, jest tutaj... Zaraz wam opowiem, kto jest największym zmorą prowadzącego konferencję. Człowiek, prelegent, który swój czas przedłuża o 100% wypowiedzi. Możecie tutaj poznać. Cześć Hubert. Chciałem zapytać z takiej perspektywy nowobiznesowej tych działań, które prowadzicie, bo powiedziałeś już tutaj, że często pozyskujecie klientów na zasadzie poleceń, ale jest jeszcze ten case, że branża nasza social mediowa przez ostatnie lata się bardzo, bardzo mocno rozrosła. Biorąc pod uwagę ten okres 2009-10, kiedy się formowały pierwsze agencje, do momentu, kiedy jesteśmy teraz, gdzie jest mnóstwo sieciowych agencji, które potworzyły także działy social mediowe. I jak wy odczuwacie to piętno realizacji w momencie, kiedy walczycie o klienta? Czy startujecie w przetargach, czy te przetargi omijacie jakimś szerokim łukiem i skupiacie się tylko na tych działaniach new biznesowych, które bezpośrednio dadzą na przykład przełożenie na ofertę? Widzisz, u nas problemem było to, że my nie sprzedajemy aktywnie. My mamy tak duży napływ klientów, że dla nas większym problemem jest znalezienie fajnych ludzi do współpracy, żeby tych klientów na dobrym poziomie obsłużyć. Więc nie mamy tak naprawdę new biznesu, który chodzi i zastanawia się, kogo chce pozyskać. To jest dla nas bardziej problematyczne. To, o czym powiedziałeś na samym początku, jak się zmienił rynek social mediów. Zdarzają się klienci, którzy się pytają, Rafał, ile bierzesz za jednego posta? Czy 2 złote, czy 5 złotych? I wtedy im tłumaczę, że to nie do końca tak działa. I czasami, ostatnio konkurowałem z duża spółka akcyjna i rozstrzał ofert na obsługę był od kilkaset złotych po kilkanaście tysięcy. Jeden klient. No i tak ten rynek działa. Są ludzie, którzy nie wiem, są w stanie za kilkaset złotych miesięcznie obsłużyć duże marki
Nie wiem, jak to robią, nie wiem, jak im się to spina. My staramy się konkurować jakością i wolimy mieć tych klientów mniej, dobranych i też dobranych pod nasz zespół. Są pewne marki, których pewnie nigdy nie będziemy obsługiwali, marki, które są jakoś tam wątpliwe etycznie. Jasne, rozumiem. I tu jeszcze pytanie takie spodyktowane ciekawością, bo mówisz, że nie macie tak naprawdę drivera tego biznesu w postaci jakiegoś new business teamu i takiej akwizycji rynkowej, która chodzi po rynku, szuka. Jak w takim razie dowozicie ten new business, albo jak to dowoziliście od początku, bo podejrzewam, że teraz trochę już działa ten taki marketing relacji, że klienci znają się nawzajem i was polecają, ale jak to wyglądało przed tym, nim wyrobiliście sobie tą solidną markę? Mordor. Zgłaszali się po prostu przez Mordor i do mnie. To, że ja pracując wcześniej w jakiejś innej branży nie nadwyrężyłem, nie wiem, ludzkiego zaufania i dowoziłem. I koleżanka kiedyś przyszła i powiedziała: słuchaj, Rafał, ja kiedyś będę chciała social media, jak będę chciała social media, to przyjdę do ciebie. Przyszła po roku do mnie, obsługujemy ją jeszcze za 500 zł, bo to jest właśnie koleżanka z początków naszej agencji. I ponieważ ona nam na początku zaufała, to cały czas ma starą cenę. Jakość ma już o wiele większą, ale w ten sposób się jej odwdzięczamy. Więc new business, to co powiedziałem, że pracujemy nad naszą własną strategią komunikacyjną, działania new businessowe, takie przemyślane, zaczniemy w przyszłym roku, no bo to też jest trudne obsługiwać i restauracje, i firmy finansowe, i farmaceutyczne, jakieś inne. Mamy już pomysł, w jaki sposób się ukierunkować i nad tym właśnie jeszcze pracujemy. To jeszcze jedno pytanie z kategorii tego, co działa w social media, bo w prezentacji widziałem, mieliście takie wykresy z tych poszczególnych lat i rodzajów postów, które się tam znajdowały. I wychwyciłem gdzieś tam na jednym z rzutów, że w tych poprzednich latach mieliście spory udział wideo, ale teraz obecnie 2017-18, przepraszam, ten udział w jakiś sposób zmalał. Czy to wynika z tego, że po prostu nie trwonicie tego czasu na przygotowywanie tych postów wideo i one na przykład gorzej działają, czy z kolei one działają fajnie, ale właśnie to pokłosie tego czasu, który trzeba spędzić nad przygotowaniem takiego kontentu, jest zbyt duże z racji tego, że obsługujecie obok jeszcze klientów? Wiesz co, właśnie tutaj zaczęliśmy działalność agencyjną, więc trochę nie było czasu już na prowadzenie Mordoru. Tutaj jest bardzo duży udział linków, które kierowały do serwisu www.mordor.pl, ale trochę nam zajęło czasu, żeby odkryć, że muszę te linki wstawić, przygotować, a później mam 100 zł przychodu z Google'a, że to nie ma sensu. Więc to jest zbieg okoliczności. Po prostu nie było czasu się zajmować Mordorem. Dopiero tak naprawdę od początku grudnia. W tej chwili w agencji mamy jeden etat, który jest tylko do zarządzania Mordorem. I to też jest tak, że to już nawet nie jestem ja, bo ja po 5 latach prowadzenia tego fanpage'a, jak widzę kolejną ubrudzoną toaletę czy kolejne skradzione jedzenie z lodówki, moja kreatywność się już wypaliła. 5 lat prowadzenia jednego fanpage'a, ja już nie wymyślę czegoś nowego. I teraz jest Michał, który właśnie przejmuje tak stopniowo stery nad Mordorem. Kiedyś to dobrze zadziałało, jak Edyta dostała Mordor jako swój pierwszy fanpage do poprowadzenia i teraz to podobnie działa w przypadku Michała. Jeszcze jedno pytanie? Patrzę. Ostatnia szansa. Cześć, Rafał, też Rafał. Mam nadzieję, że będą inni ludzie zadawali pytania niż ja i kolega Hubert. Nie znam kolegi. Jeszcze tamten Rafał często zadawał pytania. Tak, jeszcze drugi Rafał. Słuchaj, ja zadam ci pytanie o Obfeka, dlatego że... O co? Obfeka, czyli o ten pierwszy post, który pokazałeś, że ruszył wam tego. Tak? Mam pytanie, czy myśleliście o jakichś stałych współpracach z takimi twórcami jak Dominik Zacharski, czyli twórca tego? Bo pytam się, ponieważ znam Dominika, chodziliśmy razem na SP i on zawsze miał taki problem, że on był pierwszy w internecie. Tak? Pierwsza strona internetowa w polskim internecie, nnkart.pl, Dominik Zacharski. I on potem zawsze miał taki problem, że robił świetne rzeczy, świetne komiksy, tak? Każdy znak germańskiego na jeźdźce, natomiast to się nie monetyzowało. Tak? I czy nie jest pomysłem na przykład właśnie takie współprace? Ja nie mam teraz kontaktu z Dominikiem, nie wiem, znaczy wiem, że jest freelancerem, tam coś robi, natomiast takie współprace na stałe, żeby dostarczać taki content, czy to jest dobry pomysł z twojej perspektywy, czy raczej bazujecie na tym, co wyszukacie, co wpadnie? Większość contentu na Mordorze to jest to, co podsyłają ludzie i my to jakoś tam dodajemy jakiś swój komentarz. Regularnie wymyślamy i tworzymy swój autorski content,
Kiedyś starałem się znaleźć rysowników do właśnie współpracy. Do akurat niego się... Nie pamiętam, ktoś, chyba Bartek z mojego zespołu, też go znał i czasami sobie pisaliśmy, informowaliśmy go, stary, znowu udostępnimy coś od ciebie, więc jakąś tam, powiedzmy, sztamę staraliśmy się trzymać. Fajnie byłoby z kimś tak współpracować i to chyba Bartek z Cibiga, on chyba coś takiego... O właśnie, pewnie ty będziesz o czymś takim mówił, jak współpracować z takimi twórcami treści. Ale na wszelki wypadek potwierdził. Ja mam jedno pytanie. Prowadzisz jeszcze jakikolwiek fanpage? Tak. Zaskakująco prowadzę fanpage o rozwoju osobistym, który mnie nawet zaprowadził na scenę TEDxa, ale wiecie, rozwój osobisty, w tej chwili tam mam, nie wiem, 600 może lajków i to jest starszy fanpage, bo z 2012. Jednak hejtowanie korporacji się trochę lepiej niesie. No wiesz, fanpage prowadzę pewnie teraz z 80, ale tak nie biznesowo, no to właśnie jest ten jeszcze jeden. 365 razy 1% się nazywa. Zupełnie niemonetyzowalny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki Rafał.